Należy wchodzić. Piotruś urodził się ze stosunkowo niewielką wadą lewego oka. Niedrożny był kanalik łzowy. Pomimo stosowania coraz silniejszych antybiotyków, infekcje się nasilały. W tamtym czasie po raz pierwszy usłyszałem o świeckiej karmelitance Kunegundzie Siwiec. Do tego momentu nigdy nie modliłem się o uzdrowienie. Pochodzę z rodziny, w której nie praktykowano zasad wiary. Jednak pojechaliśmy do ojców karmelitów, do Wadowic. W sanktuarium świętego Józefa wszedłem z synkiem do celi świętego Rafała Kalinowskiego. Byliśmy sami. I wtedy w jakimś odruchu desperacji położyłem stułę ojca Rafała na chorym oczku Piotrusia. Wtedy podczas modlitwy wyraźnie poczułem, że mam modlić się o uzdrowienie tego oczka za wstawiennictwem kundusi. Od tego momentu, po powrocie do domu, zacząłem modlić się rano i wieczorem o uzdrowienie oczka Piotrusia za wstawiennictwem służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. Po 3-4 dniach infekcja ustąpiła całkowicie. To uzdrowienie było początkiem przemiany życia całej naszej rodziny. Kiedy wstąpiłam do świeckiego Karmelu, wtedy dopiero zaczęłam zapoznawać się z duchowością kundusi, gdyż była ona bardzo bliska duchowości małej Teresy. Bo kiedy zachorowałam, czekała mnie operacja, której się bardzo bałam, moja wspólnota podjęła nowennę za wstawiennictwem kundusi. Wtedy po kilku dniach już tej nowenny odczułam głęboki pokój. Ja z początku nie godziłam się, jak gdyby byłam w dużym niepokoju, bałam się tej operacji. Jednak ta modlitwa za wstawiennictwem kundusi sprawiła, że w moim sercu był pokój i przyjęcie woli Bożej. Wydaje mi się, że dostałam też taki większy prezent od niej, bo tuż przed operacją, kiedy już miałam iść na salę operacyjną, przyszedł kapłan z Komunią Świętą. Tu zaraz po przyjęciu Komunii Świętej przychodzi pielęgniarka i mówi, no to idziemy. I ja czułam w tym momencie to, że to kundusia sprawiła i wypowiedziałam te słowa, no to Jezu, idziemy razem. I wiem, że poszłam na tą operację razem z Jezusem. Kundusia też chyba wyprosiła tę łaskę, że operacja rzeczywiście przebiegła rewelacyjnie, bez żadnych powikłań. No i czasem pomódlcie się też za mnie, żebym wytrwała. Modlimy się. No to tak nieraz jest ciężko, wie pani. To nie jest takie łatwe życie, no, ale gdzie ono jest? Siostra już moja nie żyje. Od 5 lat, w tym roku będzie za chwilę 5 lat. I była taka sytuacja, że miałam chłopaka, no ale była bardzo zakochana i wujek, i on nie chciał brać ślubu kościelnego. I wujek absolutnie czegoś takiego nie tolerował jako ksiądz. No i wszyscy się w rodzinie modlili. Przyjechali tutaj właśnie jeden rok. Moja mama bardzo opłakiwała też, że jak to może, przecież no nie może, jeżeli nie wezmą tego ślubu, to absolutnie tak, ja się na to nie godzę. Oni przeżywali, wujek to przeżywał wszystko i pamiętam, jak ciocia też opowiadała, że modlił się do tej kundusi i któregoś razu przychodzi i mówi, no wszystkim uproszę, dla wszystkich możesz tego Boga ubłagać, a dlaczego tu nie potrafisz? I moja siostra, była taka noc, kiedy nagle spała właśnie w tym pokoju, gdzie kundusia mieszkała, zerwała się na równe nogi w środku nocy. Ciocia mówi, że wyglądała jak trup. Ciocia oczywiście wujka szybko zawołała, gdzieś tam był. I mówi, wujku, nie. Ja wracam, ale wujek jedzie ze mną i albo on będzie chciał wziąć ten ślub i będzie moim mężem, a jeżeli nie będzie chciał ślubu kościelnego, to nie będzie moim mężem. I tak się stało, że rzeczywiście wujek wtedy zadzwonił do księdza Niedzielaka i ksiądz Niedzielak dawał im ślub w Warszawie i właśnie to było za przyczyną kundusi.
Dla świeckiego zakonu Kundusia uważam jest osobą szalenie ważną, dlatego że my żyjemy duchowością Wielkiej Teresy, świętego Jana od Krzyża, Małej Teresy, ale mamy na własnym podwórku osobę, która żyła w naszych czasach, zmarła w 1955 roku, która pokazuje nam, jak można żyć. Kunegunda Siwiec jest wielkim wołaniem Boga o ocalenie człowieka. Naprawdę tak jest. Kunegunda Siwiec nigdy nie opuściła swojego rodzinnego domu, nigdy nie przestała pracować na roli, tak jak całe życie to robiła, do końca właściwie, do ostatnich chwil, chociaż na końcu choroba nie bardzo jej pozwalała na pracę fizyczną, ale pozostała tą prostą góralką z Beskidu Makowskiego po to, aby przypominać wszystkim o tym, że Bóg jest bardzo blisko nas, że jest dobry, że jest miłosierny. I jej głos łączy się z tym głosem wielkiej mistyczki, siostry Faustyny, mówiący o tym, że nie ma innej nadziei dla człowieka jak Boże miłosierdzie. Bądź maleńka i staraj się być coraz mniejszą i bądź pokorna. Darzyć cię będę coraz większymi łaskami. Rodzice kochają wszystkie dzieci, ale najukochańszym jest najmniejsze dziecko. Tak i ty staraj się być tą maleńką. Wtedy w ramionach moich cię poniosę. Dojdziesz na szczyt góry miłości. Bo ja cię unosić będę i w jednej chwili uświęcić cię mogę. Ufaj mi i kochaj dziecięcą miłością.